spotkaniu z PSŻ Poznań jest ze mną Oliwier Buszkiewicz, który wraca po dłuższej przerwie po kontuzji. Oliwier, przede wszystkim powiedz, jak się czujesz, jak ci się dzisiaj jechało po tej bądź co bądź dosyć długiej przerwie? Czuję się lepiej. Zdecydowaliśmy, że będę jechać w tym meczu po treningach, po moim samopoczuciu, że już poprawił mi się ten wzrok. Ponieważ mieliśmy te dwie operacje i podwójne widzenie, także zadecydowałem sam o tym, że poprawiło się, zaczęliśmy trenować i po treningu spod taśmy, gdzie było już dobrze, że po prostu nie odczuwałem nic, stwierdziliśmy, że pojadę w tym meczu. No i tyle. A jakie wrażenia dzisiaj z Torun? Jak ci się jechało? Jechało mi się tak w miarę. Wiem, że mógłbym lepiej. Dobrze, że zrobiliśmy na juniorce te 8-0. Jest to jakaś przewaga. Niestety nie udało się wejść jako normalnie do półfinału, tylko jako lucky loser. Jedziemy z Ostrowem. Jak wróciliśmy do jazdy, jednak jest to przerwa jakaś od tej jazdy. Koledzy tutaj jeżdżą cały czas. Jest ta różnica, więc jeszcze na pewno potrzebujemy jazdy i również potrzebujemy znaleźć coś tu na ten tor, bo ta przerwa, zmiany torowe były, także niestety nasz motor ligowy, nie jechaliśmy na nim, bo na treningach się nie spisywał. No i będziemy szukać dalej, żeby się poprawić i dobrze zaprezentować w następnych meczach. Po meczu z PSŻ Poznań jest ze mną debiutujący dzisiaj w barwach bydgoskiej Polonii Filip Hellstrom-Banks. Zapytam o ten debiut, jak on się dzisiaj czuł na torze. Filip, this is your debut in Polonia's red and white. Tell me about your feelings. How did you feel today on the track and in the team? Yeah, I'm feeling good in the team, on the track. The track is a little bit too slick for me. But when I hit the outside, I build up some speed. But you know, it's always hard to not racing anything this year. Everyone have been racing here all this season, and I coming in very long, very in the like in the beginning of the season. So I think it's easier maybe if I will be here from the beginning of next year. Maybe I will. Then I will show you. I can take some points. Today I get hit 11. From gate 3, who have not been so very good, so it's hard. It's always hard to get like one hit. I don't fire because then you don't know anything about setup, nothing. So yeah, just keep focus and finger crossed I get some races for next race. Filip mówi o tym, że atmosfera w drużynie jest dobra i podoba mu się w barwach bydgoskiej Polonii, natomiast powiedział też, że tor nie był dla niego najłatwiejszy i podkreślił to, że w tylko jednym starcie trudno było dopasować ustawienia motocykla i liczy na to, że będzie miał więcej okazji do tego, żeby dobrze zaprezentować się bydgoskim kibicom. Powiedział też, że liczy na to, że w przyszłym sezonie będzie mógł zaprezentować się większą ilość razy w barwach bydgoskiej Polonii. I zapytam jeszcze, jak on ocenia szanse bydgoszczan w dalszych fazach playoff. And tell me about how do you rate the Polonia's chances in the next stages of playoff? It's gonna be tough because I think it's gonna be against Ostrów. So we know they are very good this year and have a very tough team. But I know if everyone is feeling good in the team and no crashes and nothing in Sweden and England now, so then I know we can beat them 100%. So we just need to be focused at home and keep down the points in away in Ostrów. Filip podkreślił, że Ostrów jako przeciwnik półfinałowy na pewno nie będzie to łatwy mecz. Natomiast powiedział, że należy budować tutaj przewagę na torze w Bydgoszczy i jak najwięcej punktów zyskać również na wyjeździe w Ostrowie i że na pewno to nie będzie łatwe spotkanie, ale Filip widzi szansę na zwycięstwo Polonii w tym dwumeczu. Tyle po spotkaniu z PSŻ Poznań. Filip Hellstrom-Banks. Thank you very much. Thank you.